Co, jesteśmy? Małysz, powiedz, gdzie my jesteśmy. Dzień dotarliśmy. Moje profilowe okulary. Tak, powiedz. Zamek w Kęcinie, witamy, dzień dobry. Tak, to ten gość jest odpowiedzialny za ten cały bałagan. I będzie nas... Ja wiedziałem, że będzie na mnie. I będzie, wiedziałem, nas... Że ty będzie mnie... nas teraz oprowadzał. Wiedziałem, że mnie w to wpakujesz. Po tych orlich gniazdach i zobaczcie, tak to wygląda, jest przepiękny. A zdamy relację ze środkiem trochę, nie? No. Albo nie, zachowamy w tajemnicy. Zachowamy? Nie, no powiedz, że ich zapraszamy. Zapraszamy. Serdecznie. To dopiero początek, relacje będą no, kolejne też, na bieżąco. Na bieżąco. I jeszcze kupuję w Afryce. Zamku, oni byli od 1816 roku, ale po II wojnie światowej zamek został im zabrany. Skorzystałem z przepisów reformy rolnej, jak się okazało niesłusznie, bo majątek potocki tym przepisom nie podlegał i dlatego, gdy oni zwrócili się z roszczeniami, one zostały uwzględnione i zamek wrócił do spadkobierców rodziny potockiej i teraz jest własnością prywatną. No my sobie uciekliśmy, tam przewodnik opowiada to, co ma opowiadać o tym zamku. A my z Samacią stwierdziliśmy, że sami sobie pójdziemy i trochę nakręcimy materiału dla was, żebyście zobaczyli, a o historii zawsze możecie poczytać w necie. Tutaj na górę. Czemu? Dawaj do góry, przecież byłaś. Nic ciekawego, to samo co i tu. Nie ma nic ciekawego? To samo co i tu, tylko że parę schodków wyżej. A widoki też... No, ja myślę, że mama nakrzyczała, że jak ona tak spokojnie siedzi. Nie, ona jest spokojna. No, to jest to spokojniejsze w domu. Z domu spokojna? Tak, tylko że płaczliwa. Nie wiesz. Małysze! Draka, nie? Chłopaki, lecimy do pojazdu! Kuba! Kuba, ojca zmieniłeś? Kuba, powiedz wujek, jeszcze mamy tyle zamków. Ty? A ty może... Radek, a ty może kartę 500 plus chcesz, a nie dziecko? To powiedz, to ja ci dam! Znalazłyście coś? A jest, faktycznie. A, ty! Co tam? Co tam ciekawego wykopałaś? Nie, nie ruszałam. Czekaj. A masz włączone? Pointera masz włączone? No. No. Pamiątka. Co tam, dziadek, się stało?
świeci mi kontrolka od tego, jakbym płynu miał mało. No ona ci świeci specjalnie po to, żeby pokazać, że jest. Może to by czego mało jest. Aha, jest. Mercedes. Jakie tu jest kruzy miejsce? Stajemy tutaj na jakąś szybką minę. Dobra! Stań bardziej w prawą stronę! Idź w prawo! A ciebie mówię, idź w prawo! Adam! Cofnij trochę, tak jak wyprostuj koła. Jeszcze, po tym korzeniu się smykniesz. Rzadki, co żeście narobiły? O, dużo. Reduktora nie ma. Damy sobie radę, nie? Nie takie rzeczy się robiło, co? Nie. Się babcia uśmiechnęła. Poszedłby, ale tu trzeba było walić w tą skarpę do przodu, nie? Dobra, jedziemy na wyciągarce teraz. Dawaj, dziadek, prosto kierownica, prosto jeszcze. Jeszcze w lewo, jeszcze w lewo. Wow! Dobra! Dziadek, nie, bo teraz za mocno w lewo. Do przodu. Ja już teraz wyprostuję, nie wolno. Dobra! Czekaj, bo jeszcze trochę, ale skrót. Sprzęgło. No. No, żeby nie spalić. Bo reduktora nie ma, kurwa, na jedynce to wiesz. Robię sprzęgło. Mhm, ale daje sprzęgło. Daj jeszcze do przodu trochę, daj. Dadek, w moją stronę kiera, w moją. Jeszcze do mnie, o. Dobra. Popuść linę. Dobra. Dawaj, dziadek, z butem. Gaz. Dawaj, co znajdziesz, to do podziału. To na Lubelszczyznę trzeba jechać po bursztyn. Gdzie? Na Lubelszczyznę. No. Biały bursztyn? Aniu, pokaż jej białego bursztyna. No co?
No tak, no. Pokazałeś dwa razy. Tak. Co robią? Jak co? Młody, kurczę. Telefonik. A córcio? No to jak u nas. No. Awantura, tylko ładowarki. A nie, nie, nie. U nas mnie nie okupowało. Bo mają dociągnięte swoje. U nas nasze, u nich. Nie ma tu ma. To ja tak to wyryłem? Ta opona, nie ta opona, nie ta marka i nie piłuj to z ponad czasu. Szkoda, że tego nie czujecie, ale u dziadka w tym samochodzie marki Tata tak daje sprzęgłem, mnie ostro palił gumę, a zarazem sprzęgło. Ale teraz zrób rzut na tamtą skałę. Niech no wszyscy to widzą. No to rzut robimy taki. Tam. O. Tu jest skała. Zaraz będziemy jechać, to wam ją pokażę. Właśnie ta skała. Wapienna. To jest ogrom. Masakra. Potężna. Cicho, bo wchodzę. Ty, ale tutaj bez butów to tutaj nie bardzo wejść. Mały się wyprowadza. Cyk. Nowoczesny dom. Wszyscy coś pichcą. Zależy od. Hotel zamiast zamku. To co lubicie najbardziej, czyli piwnica mamy? Nie ma wina, ale patrz na to, jak tu na skalę jest to pobudowane. No, sklepienie. Robi wrażenie. Robi. Nie? Robi. Gdzie jesteśmy? Kemping Nasza Dolina Sułoszowa, dział pierwszy. I co tutaj jest? Kemping. Jest ciepła woda, tak? Jest ciepła woda cały czas. Są
toalety. Są toalety. Nie to i to je, toalety. I zajebista atmosfera. I atmosfera jest fajna. I są prysznice. I można rozpalić sobie ognisko. Można, poza trawnikiem. I co jeszcze można? Wypić sobie. Wszystko można. Można wypić. Łomże można wypić. Można. Ale też można co? Ugotować. Ugotować. Ugotować spaghetti, bo dzieci chciały, bardzo proszę. Spaghetti. O nieludzkiej porze. O nieludzkiej porze. Godzina jest, nie wiem, 21? Halo, która jest godzina? Bo tu spotkaliśmy grupę offroadowców. 21:08, tak. Tu spaghetti, offroadowcy z... podobno są DW, to co to znaczy? The Voice of Poland? Co to w ogóle jest? Z Wrocławia i reszta przyjechała z? Łodzi. Z Łodzi. A, ja mam taki tekst, jestem z Łodzi i to cię obchodzi, no. Także podobno mamy dzisiaj się razem integrować, no. Fajnie jest? Fajnie jest. Spaghetti zrobione. Bardzo proszę. O, hejka, Kuba. I cześć. Co, Kubusiu? Mamusia karmi? Ojojoj. Oj. O, już. Dobre spaghetti? Dobre, nie? No i ta mama, co? Potrafi w tych garach siedzieć, nie? Kuba? Dobra. To powiedz wszystkim dobranoc, bo idzie spać. Dobranoc.